Spotykamy się, aby dziękować Panu Bogu za łaskę 10 lat istnienia Fundacji Dajmy Nadzieję, która opiekuje się chorymi dziećmi, ale także i współpracując z rodzicami, opiekuje się naszą świetlicą. Powołał mnie Pan z łona mojej matki, od jednoczności wspomniał moje imię. W adwentowy wieczór, gdy Kościół oddaje cześć świętemu Andrzejowi, apostołowi i męczennikowi, gromadzimy się w naszej archikatedrze, aby dziękować za 10 lat istnienia i działalności Fundacji Dajmy Nadzieję. W Ewangelii według świętego Mateusza znajdujemy takie stwierdzenie, które w odniesieniu do ludzkiego postępowania wypowiada Jezus. Po owocach poznacie ich. Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc o dobrych owocach? Nie chodzi tu o jakieś sukcesy. Tu chodzi o to, co rozsiewamy wokół siebie. Czym emanujemy? Jakim staje się środowisko, które tworzymy? Wokół człowieka naprawdę dobrego rodzi się dobro i jest go coraz więcej. Aby przynosić takie właśnie dobre owoce, trzeba być wewnętrznie dobrym. Trzeba też zasilać swe wnętrze dobrym pokarmem. To wszystko może nam zagwarantować bycie uczniem Jezusa. Tylko On jest w stanie uczynić nas naprawdę, to znaczy wewnętrznie dobrymi i przynoszącymi dobre owoce. Tę myśl uzupełnia święty Paweł Apostoł, który w liście do Galatów stwierdza, że owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Zatem jeśli za takie owoce istnienia Fundacji dzisiaj dziękujemy, to znaczy, że działa przez nią Duch Boży. A co za tym idzie, jest ona dziełem Bożym skierowanym w stronę tych, którym potrzebna jest nadzieja wyrażona w konkretnym działaniu, a nie tylko oparta na słowie. Słynny francuski malarz obrazów religijnych Gustave Doré znalazł się pewnego razu w podróży, nie posiadając przy sobie żadnego dowodu osobistego. Przypadek sprawił, że w jednym miasteczku kazano mu się wylegitymować i z braku należnych dokumentów zaprowadzono go do ratusza, do burmistrza. Zapytany o nazwisko i pochodzenie odpowiedział: jestem malarzem z Paryża. A czym może pan to udowodnić? Pyta burmistrz. Niestety, odpowiada malarz, nie mam przy sobie żadnego dowodu osobistego. Ale niech Pan mi użyczy chwilę czasu, a postaram się o dowód. Podszedł do okna, skąd roztaczał się piękny widok na kościół i rynek, wyjął notatnik i począł rysować. Już po małej chwili szkic był gotowy. Ujrzawszy to, burmistrz skłonił się głęboko przed artystą i powiedział: dziękuję mistrzu i zarazem przepraszam. Teraz już nie mam żadnych wątpliwości co do Pańskiej osoby. To jest najlepszy paszport. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Niech was błogosławi Powszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
że po latach, kiedy dzieci są w katedrze, jest losowanie. Prosimy księdza arcybiskupa o wylosowanie trzech dzieci, które wezmą figurki. Tylko dzieci, powiedzcie, jakie tu figurki bierzecie? Osiołek? Świętej rodziny. Pana Jezusa, to proszę, żeby przyszedł Dominik, pomuła Pana Państwa. Dziewięć. 30 listopada odbyło się doroczne spotkanie członków Fundacji Dajmy Nadzieję, podsumowujące pracę w 2021 roku, i była to okazja podziękowania Bogu i ludziom dobrej woli za 10-letnią służbę dla najbardziej potrzebujących. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią, której przewodniczył metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. W swoim słowie arcybiskup powiedział do członków Fundacji, aby przynosić dobre owoce, trzeba być wewnętrznie dobrym. Trzeba też zasilać swoje wnętrze dobrym pokarmem. To wszystko nam może zagwarantować bycie uczniem Jezusa. Tylko On jest w stanie uczynić nas naprawdę dobrymi i przynoszącymi dobre owoce. W spotkaniu uczestniczyli konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz członkowie fundacji, duchowni animujący działalność fundacji, mianowicie ksiądz prałat Jan Nikiel, ksiądz Rafał Zborowski, ksiądz Mikołaj Lipitak, ksiądz Jan Tymań, ksiądz Roman Broda oraz ksiądz Aleksander Kusy. Obecni dziękowali Bogu i ludziom dobrej woli, za pośrednictwem których fundacja prowadziła działalność charytatywną i opiekowała się dziećmi z ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami oraz ich rodzinami potrzebującymi wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego i duchownego, za wszelkie imprezy dla dzieci, wyjazdy, rekolekcje, edukacje i szkolenia, wspólnie z różnymi parafiami, wspólnotami, w tym rycerzami Kolumba, za warsztaty, terapii zajęciowej, Anielski Kwiat, dla osób niepełnosprawnych, działające przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, za hospicjum domowe, które służy dzieciom nieuleczalnie chorym, a także za każdy wyjazd wypoczynkowy do Brzuchowic i za każdy kiermasz bożonarodzeniowy. Prezes fundacji, pani Irena Hałamaj, przedstawiła sprawozdanie z poprzednich lat działalności. Opowiedziała o licznych wydarzeniach organizowanych przez fundację w ciągu ostatnich 10 lat, których głównym celem było rozpowszechnianie informacji o ciężko chorych dzieciach oraz poszukiwanie pomocy i wsparcia dla podopiecznych. Pani Joanna Andrzejczuk, wiceprezes fundacji, mówiła o wielu owocach posługi i podkreśliła szczególną rolę podopiecznych dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, które już wróciły do domu ojca. Mamy w niebie wielu aniołów, dzięki którym nasza fundacja może służyć i czynić dobrze. Siostra Lidia Ziembowicz mówiła o działalności świetlicy parafialnej, która opiekuje się dziećmi nieuleczalnie chorymi. Wszyscy uczestnicy podkreślali ważną rolę wolontariuszy, na których spoczywa znacząca część pracy. I jak w każdej organizacji, siła tkwi w jedności, gdzie są różni ludzie o różnych talentach, ale wzajemnie otwarte serca mogą skutecznie pomagać razem. Tak więc Fundacja Dajmy Nadzieję jest wdzięczna za wolontariat i aktywnie poszukuje nowych osób, które chcą służyć, chcą spędzić kilka godzin dziennie w towarzystwie dzieci, przygotowując się do świątecznego kiermaszu, który corocznie zbiera fundusze na niezbędny sprzęt dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Tych, którzy by chcieli włączyć się w dobre sprawy fundacji, zawsze zapraszamy na ulicę Teatralną 7-1A, a szczegóły też można znaleźć na Facebook stronie Fundacji Dajmy Nadzieję. Bardzo mocno u nas podczas spotkań zarządu fundacji o tym często rozmawialiśmy, że trzeba wspierać. Nie wiem, jak to później było, bo nie byłam już w tym zarządzie, ale pamiętam te rozmowy. Ksiądz idzie, ja zrobię. Czy to